Mercedes-Beczka W123. Historia i opis. Kiedyś marzenie taksówkarzy, ale nie tylko. Każdego, kto chciał samochód oferujący wysoki komfort, gigantyczną wytrzymałość, ale też prestiż. Ponieważ to nie tylko był Mercedes, ale co ważniejsze, był to samochód, który miał bardzo dobrą opinię. Był to model, który był bardzo, bardzo ceniony. No i często nadal jest. Był to samochód osobowy klasy średniej i wyższej i był produkowany od 13 listopada 1975 roku do 15 stycznia 1986 roku. I jego następcą jest kolejna legenda, czyli Mercedes W124. Łącznie wyprodukowano 2 696 915 egzemplarzy, wszystkich wersji. Oczywiście najpopularniejszy był czterodrzwiowy sedan który został wyprodukowany w 2 milionach 397 514 egzemplarzach. Oczywiście tutaj już zawiera się ta wersja przedłużona z oznaczeniem V123. Do tego produkowano pięciodrzwiowe kombi, czyli S123T, w których powstało 199 517 sztuk, i było to takie pierwsze seryjne kombi Mercedesa, ponieważ do tej pory te Mercedesy produkowane jako kombi były traktowane jako takie wersje specjalne. Do tego dochodziło dwudrzwiowe kupe, których powstało 99 884 sztuki. Co ciekawe, kiedy Mercedes W123 był produkowany, był najtańszym Mercedesem dostępnym na rynku. To można powiedzieć była taka najniższa klasa jeśli chodzi o Mercedesa. Dopiero później pojawiły się modele mniejsze za mniejsze pieniądze. Zanim większe szczegóły to sekunda o silnikach. A beczka była dostępna z silnikami wysokoprężnymi 2, 2,2, 2,4 2, 2, i 3,0 oraz z silnikami benzynowymi 2,0, 2,3, 2,5 i 2,8. Oczywiście Moc była przenoszona na koła tylnie. Stosowano trzy i czterobiegowe skrzynie automatyczne oraz 4 i pięciobiegowe skrzynie manualne. Początkowo produkowany był wyłącznie sedan, ale w marcu 1977 roku zaprezentowano kupę, które miało zmniejszony rozstaw osi o 85 mm i można powiedzieć, ten wygląd tego Mercedesa był naprawdę bardzo fajny. Początkowo był produkowany w trzech wersjach 230C, 280C i 280CE. Później na rynek amerykański trafił też model z 3-litrowym dieslem, oznaczony jako 300CD. W sierpniu 1977 roku wprowadzono wersję przedłużoną Long, mającą 7-8 miejsc. Występowała ona jako 240D, 300D i 250. Oczywiście te oznaczenia. Kiedy kończą się na D, mówimy o silniku diesla, bez zakończenia albo kończące się na literkę E, to mowa o silnikach benzynowych. We wrześniu 1977 roku zaprezentowano kombi oznaczone literką T, literką, która miała się odnosić do transportu i turystyki. I co ciekawe, to właśnie kombi był produkowany najdłużej do tego początku 1986 roku. Wróćmy do silników. Ponieważ tych silników, no może nie było jakoś bardzo dużo, ale troszkę ich było. Podstawowym silnikiem diesla był silnik 200D, generujący od 55 do 60 koni mechanicznych. Pamiętajmy, że z czasem te osiągi tych silników poprawiano. No ale, no co tu mówić: 200D pozwalał na rozpędzenie się do 135 km godzinę, w automacie do 130, tak. 55 koni, 60 koni, i automat. A rozpędzenie się do setki trwało 27,4 sekundy albo w automacie 29,4 sekundy. No ale to już trzeba było naprawdę ten samochód piłować, żeby takie osiągi uzyskać. 220D miał 60 koni i osiągi zbliżone do 200D w mocniejszej wersji. 240D to już było coś o wiele, wiele lepszego. Tu już było od 65 do nawet 72 koni. I tutaj rozpędzenie się do setki to były już 22 sekundy, czyli już nieźle. A prędkość maksymalna 143 km na godzinę. W automacie troszkę gorzej. Później był 300D. Jeszcze bez turbiny. 80-88 koni. 19,9 do setki. 148 km na godzinę. W automacie gorzej. I na szczycie tych silników diesla był 300D turbo. Silnik generujący 125 koni mechanicznych 14 sekund do setki, 170 km na godzinę, czyli osiągi już takie bardziej dzisiejsze. Trzeba tylko pamiętać, że o ile te najprostsze diesle, najmniejsze, no spalały stosunkowo niedużo tego paliwa, to jednak i tak to spalanie 8-10 i nawet więcej litrowe, jeśli mu się tak deptało. To jest dużo więcej niż współczesne diesle. No ale musimy pamiętać, jak do jak dużych zmian doszło w czasie tych grubo ponad 40 lat, kiedy ten samochód wszedł do produkcji. Teraz silniki benzynowe. I tutaj należy pamiętać, że były oferowane i z gaźnikami, i z wtryskami. To w zależności od pojemności. I kiedy silnik, oznaczenie silnika było zakończone literką E. To mowa właśnie o silnikach z wtryskiem. Tym najmniejszym, najsłabszym silnikiem był silnik benzynowy 200. Oznaczony jako 200. O mocy 94, 109 koni mechanicznych. Tutaj już osiągi były dużo lepsze niż w benzynach. Do setki 16 sekund, 14,4 w automacie. Prędkość 160 na godzinę w wersji z manualem. 155 w automacie. Czyli już tak troszkę lepiej. 230 109 koni. Takie same osiągi można powiedzieć jak 200. -ka. 230E, czyli już można powiedzieć silnik o wiele lepszy, ponieważ z wtryskiem już miał 136 koni i on potrzebował 11,5 sekundy do setki. I osiągał już 180 km na godzinę. Czyli już takie wartości realne. Czyli już takie wartości, które dzisiaj no, nie dziwią. Spalanie niestety mogłoby nas zdziwić. 250 to. Do 140 koni, no i troszkę lepsze osiągi niż 230 E. 280 z gaźnikiem. 150. Tutaj już setka to 10,6 sekundy. 10,6 sekundy z automatem 11,3 i 190 km na godzinę. Natomiast na szczycie był silnik 280 E. Oczywiście wtrysk. Mogące osiągać nawet 185 koni, 9,9 do pierwszej setki. Do pierwszej setki, ponieważ był w stanie w manualu osiągnąć 200 km na godzinę. Czyli naprawdę coś robiące wrażenie. Ale co ciekawe, beczki były też w rękach niekiedy AMG. Które to z silnika 280E potrafiło wyciągnąć 212 koni? I to już pozwalało na osiągnięcie pierwszej setki w 8,6 sekundy. Czyli jak na samochód, który no ma już troszkę na karku, to nie są takie złe osiągi. Można powiedzieć, że już niedługo będzie samochodem 50-letnim. Za dwa lata osiągi nie są wcale złe. Zwłaszcza jeśli mówimy o najmniejszym i najtańszym Mercedesie, wówczas oferowanym. Ale ale może garstka wymiarów ponieważ mówię że był mały tani jak na mercedesa wówczas sedan miał długość 4 m 72 cm i 4 mm szerokość metr 78 cm i 6 mm wysokość to metr to 143,8 mm rozstaw osi wynosił 279 cm i 4 mm masa w zależności od wersji od 1350 kg do 1625 kg. No, to był dosyć ciężki samochód. Chociaż i tak te samochody były dużo lżejsze niż obecne odpowiedniki klasowe. Zbiorniki paliwa mieściły w zależności od wersji 65, 70, 80 litrów, ale musimy pamiętać, że spalanie, tak jak wspomniałem, było na dosyć wysokim poziomie. Chociaż tutaj te silniki napędzane Oczywiście silniki benzynowe, które miały wtrysk, poprawiały się w nich nie tylko osiągi, ale też spadało spalanie. Ładowność w sedanie to 520 kg, a pojemność, a pojemność bagażnika 500 litrów. Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, do tego z czasem można było zamówić w beczce ABS. I poduszkę powietrzną. Szok niedowierzanie. Można powiedzieć, że kiedy na polskich drogach królowały duże fiaty. Maluchy polonezy, to taka beczka naprawdę potrafiła zrobić olbrzymie wrażenie. Ale też no naprawdę wysokim możliwym poziomem wyposażenia. Elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, zwykła albo nawet półautomatyczna klimatyzacja, tempomat, samopoziomujące się zawieszenie w kombi i kupe. No i to właśnie w czasach, kiedy u nas na przykład wspomaganie, ale nie tylko u nas, wspomaganie kierownicy. To było coś dziwnego. I choć, jak wspomniałem, to był, można powiedzieć, tani Mercedes, to jednak oczywiście Mercedesy wtedy były dosyć drogie. Jednak nie przeszkadzało mu być jednym z najpopularniejszych samochodów w Niemczech. Były momenty, że na nowy samochód należało czekać nawet rok. Co było czymś dziwnym i nie bierzmy tutaj pod uwagę tych naszych dwóch trzech ostatnich lat, kiedy to, no jednak to oczekiwanie na samochód potrafi być naprawdę bardzo długie. Wówczas to oczekiwanie na samochód było krótkie, a czekanie rok na nowy samochód to było coś bardzo dziwnego. Beczka to legenda, ale co się na tą legendę składa? Po pierwsze trwałość i niezawodność. Trochę zaburzona przez to, że często porównujemy te samochody do tych na przykład maluchów, dużych fiatów, polonezów, które jednak z tą... Trwałością miały no, spore problemy, ale nawet jeśli porównamy beczkę do tych najlepszych, najtrwalszych samochodów, to i tak jest to samochód bardzo trwały. No W końcu potrafiły one zrobić ponad milion kilometrów bez takich większych problemów. Oczywiście, to są samochody, o które nadal trzeba dbać, i taki zadbany i taka zadbana beczka nadal może po prawie 50 latach istnienia. Możemy być pewni, że jeszcze posłuży i jeśli doprowadzimy do ją, ją do takiego stanu, jak trzeba, to będzie z nami jeszcze bardzo długo. Oczywiście nie wolno porównywać ani komfortu, ani wyposażenia, ani możliwości do obecnych samochodów. To jest jednak przep. Ale kiedy weźmiemy pod uwagę, że ten samochód ma bardzo dużo lat, no ostatnie egzemplarze, najmłodsze, mają 37 lat w tym roku, no to widać, że ten samochód jest czymś bardzo fajnym. A do niedawna, naprawdę, no może nie do niedawna, jakiś czas temu, no troszkę dalszy czas temu, był to samochód, które, o którym naprawdę wiele osób marzyło. No i to powraca. Dalej wiele osób o beczce marzy. Dziękuję za uwagę. Aha, jeszcze jedna sprawa. I naprawdę fajnie zrobiona beczka. Robi o wiele lepsze wrażenie, kiedy jedzie po drodze, czy kiedy, też kiedy stoi i zwraca większą uwagę niż nawet najnowsza S-klasa, przynajmniej w mojej opinii. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.